Jeźdź, wypostrony hopie! Kurczę, temu musiał skakać do góry. Nareszcie jedziemy! O tu co? Korek. Korek. No już bym chciał być na miejscu. Chyba jestem podekscytowany, bo mi się ziewa. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, człowiek jakiś taki podekscytowany, to ja tak mam przynajmniej, że zaczynam ziewać. Dziwne. Coraz szybciej ta droga, nie? Ja na te ryby. Jesteśmy na ulicy Portowej. Jak sama nazwa wskazuje. Portowa, woda, Porto. Będzie dzisiaj fajnie. Pada deszcz. No ja się cieszę, bo prawdopodobnie będziemy mieli wolną miejscówkę i jesteśmy na kanale Gliwickim. Mam nadzieję, że dojedziemy. Muszę otworzyć za okno i spróbować za okno. Muszę nagrać za auto. Oponę nakręcić troszkę. Tak jest, proszę pana. Ostatnio jak nakręciłam, kura w ogóle tego nie wykorzystał. Teraz nawet nie samą oponę, tylko kręć krzaki. Ale zaraz dostanę takim krzakiem w telefon. Nie, bo ci tak taka nerwowa. Martwię się, że nie znajdziemy miejsca. Tak się bałaś. A tu proszę, pierwsze nasze najulubieńsze prawie miejsce. Może drugie i wolne. Dobry. Wiesz co? My się dzisiaj rozbijamy w tamtych górach. Dobry! Cześć. Ponownie cześć. A jaka jest koncepcja? To gdzie, że co i tak dalej? No, ta ma jedną rzędkę, więc tacę chyba puścimy na prosto. Gruntowo na największego karpia w jeziorze. W takim razie ja się ustawiam na dole i po lewo. Tak to widzę. Wszystko się zgadza. No, panowie, przestało padać. Jeszcze to. Zostawię trzy białe, sztuczne robaki, które w ogóle nie pachną. O, kura będzie miał pierwszy wędkę w wodzie, no to mnie trochę... To mnie się trochę nie podoba. Niech ma, ale trzeci wyciągnie. O! I tu ma przydejść ciasto. Haczyk ma być na dole. Nie przyciskaj tego tym palcem tamtym. Pokażcie. Aha, jeszcze nie ma. I wsypiemy się ciasta. Szczytówka jest poplątana. Kura ci to zaraz ogarnie. Nie, odejdź. Ciągnij to, naciągaj. Nie. Naciągaj żółkę. Dobra. Odbezpiecz hamulec. Odbezpieczyć hamulec. Odbezpieczony. Jak się będziesz sam nabijał i rzucał o 5 rano, to haczyk ma być w poręce na dole. Sypujesz to ciastuchem, żeby nie marnować, wiadomo, resztą do koszyka. No z języka. Jeszcze nie ciepiesz. Jeszcze nie. Dopiero trzymasz. Teraz se musisz odbezpieczyć kabłą. I teraz se tato przyjmiesz. Idealnie, pamiętaj, żeby lepiej po lewo niż po prawo. Nie. Kura, nie tak tata trzyma wędkę. No jak on to trzyma? Wędkarze. Tak nie miał przecież. No właśnie tak miał. Ale nie jest za to. Co się zrobiło teraz? Gdzie ja mam? My nie dojdziemy do tego rozwiązania. No nie, dobrze. No poćwicz. Zresztą jutro będziesz ciepło cały dzień. Bo ja już ci tego, ja wiecznie żyć nie będę. I na moim stanowisku. To ściąga? Wyciągaj. Wbijaj do góry wędka i ciąg. Już to most przybiegł. I teraz uważaj, żeby nie dostać w kolano. Wbijaj. No i dobra. Już nawet za dużo zwinąłeś popu. Nie. A jak to teraz nadzieje? Sięgnie tak wysoko. Kabon. Wolny bieg. Nie. Odejdź. Ale odejdź. Ale byś puścił i tu by wszystko dwie szkoły są. A tu. No jest druga szkoła też. Też patrz na to, żeby ta żyłka była ze zadku, nie? I... Kulka. Czekaj. Puść mi to i ja wam to zrobię.
Nie no, on ma się przecież nauczyć jak no, zrobię. Trzymaj, machaj, weź go w ogóle walnik plec. Ale poczekaj, co ja trzymaj? Trzymaj haczyk, bo jak go siekniesz w plecy. No, przecież o to chodzi. Teraz tak, to musisz położyć rębeczkę na tym, na łonym. Co trzeba jeszcze popuścić? Bo ta, bo ci popuści, dokładnie. I teraz nawiązać. No tak ma to wyglądać, dokładnie. Dobra, ciepły. Ja będę waszym tym. Jak on się nazywa? Ten, co z daleka patrzy i patrzy kajciurnąć. Boczeniec. Jak się to musisz na to patrzeć? Tam. Tam, gdzie był ten spław. Muszę najpierw się tu ustawić. Nie, najpierw chwycić to. Nie szkodzi. No co jest teraz? Chciałbym mieć taboret. Czekaj, Joem, hopie. Proszę bardzo. Tak, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, bo dobrze, było dobrze, tylko czekaj, patrz, tak. Naciskasz i tu go jeszcze tak zrób, nie? Żeby on się uformował. I można go tak nawet wyciągnąć, nie? Tylko ta kulka już jest chyba do wymiany. Nie, nie. Dobra, spróbuj. Nie, no, możesz chwycić tam od razu. Muszę naciągnąć jeszcze. Nie, to patrz. Są dwie szkoły. O, tyle. Jak się żyłka zmina pod palusek. O, dokładnie tak. To wtedy dopiero pałąk, nie? O. Na lewo, bo ty masz tendencję do rzucania w prawo. Tak. To wal w katki na lewo. Pięknie. No jeszcze trochę. No dobra. Naciągnij lekko. Własne palcem tu. Nie na dużo. To nie powinno być poruszone. Jak już. I teraz popuszczasz hamulec. Zawsze trzeba sprawdzić, się kręci, nie? Za ile? Za 15 minut. Ja, 15 minut będzie ryba. Ja to już teraz pogratuluję. Ja też mówię. To jest patrz. Nie, flaszka. Na flaszka. A myślałem, że ryba. A to pet. No ale przynajmniej coś złowiłam. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Dobry wieczór. A w zasadzie dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje 50. 50 i stówka. Stówka i stówka. Ktoś tu dzisiaj pójdzie z noża w plecach. Zdrowie twoje. Tak. Zdrowie. Zdrowie. Panowie, mocne. Gramy dalej. Ja pasuję. Wyrównuję do tej twojej piątki i dam jeszcze 50. Czekam. No to ja dam 50. Nie mam nic. Blech. Piątka i dziewiątka. No nic. Ja mam dupkę. Czyli kura, cię. Ktoś tu straci dzisiaj biżuterię. Ja. Już mamy wszystko naszykowane przez mamę. Kochana teściowa. No. A kura musi czekać. Na rosołek. Godzina. A my przyjeżdżamy i mamy. Wiesz jak to jest? No. Ja nie lubię tak przyjeżdżać wcześniej do domu, ale jak przyjeżdżam do domu, to łapie mnie taki odruch Pawłowa i od razu... Jeść. Ale rosół. Nie byle co jeść, tylko właśnie rosół.
Ale będę miał też młode kartoszelki z kukakiem dzisiaj. Proszę. Chodź nam prosimy.